Już w sobotę ostatni w tym roku mecz Stomilu Olsztyn przed własną publicznością. Biało-niebiescy na stadionie przy Alei Piłsudskiego podejmą zespół Wigry Suwałki. Olsztyńska rozmowa. Witam serdecznie moich gości, a są ze mną w studiu Paweł Głowacki i Łukasz Jegliński. Czyli Stomil Olsztyn. Stomil Olsztyn przed ostatnim w tym roku meczem przed własną publicznością. Jak się czujecie? Czułem się dobrze. Tak jak przed każdym meczem. I liczymy na zwycięstwo. Jest to mecz, który już liczy się na nową rundę, więc muszę zapytać, jak ta pierwsza runda sezonu 2014-2015 się udała. Trzeba przyznać, że chyba mało ludzi się spodziewało, że tak dobrze tą rundę rozegramy. Na początku, po zmianach, jakie zaszły, mówię o zmianie trenera, o zmianach kadrowych. W chwili, kiedy mieliście to wysokie miejsce w tabeli, zastanawialiśmy się, czy to nie jest trochę łód szczęścia. Jednak na koniec rundy dowodniliście, że to nie jest tylko szczęścia, a naprawdę umiejętności. Co zmieniło się w zespole przez ostatnie miesiące? Parę zmian zaszło w składzie. Doszło paru zawodników z Ukrainy, którzy wzmocnili nasz zespół. Na początku rundy też się zastanawialiśmy, co się takiego stało, że zaczęliśmy nagle zdobywać te punkty. Nie wiem, przyszedł nowy trener, też jakoś nową wizję swoją przedstawił. Poszliśmy za tym i po prostu jest dzisiaj tak, że mamy już te szóste miejsce, zdobyliśmy 26 punktów, co się dawno już tak nie zdarzyło, żebyśmy po pierwszej rundzie mieli tyle punktów. Także jesteśmy na pewno z tego zadowoleni, ale jeszcze zostały dwa mecze, 6 punktów do zdobycia i chcemy jak najwięcej tych punktów uzyskać. Dwa mecze w tym roku, cały czas o tym mówimy. Jeszcze jedno pytanie o to, co się zmieniło, mianowicie sam trener. Udajmy, że nie słyszę. Mirosław Jabłoński, jakim jest trenerem? Myślę, że trener Jabłoński jest trenerem bardzo doświadczonym i ma w sobie coś takiego, że potrafi zdejmować z drużyny taką presję, jakby ten ciężar gatunkowy różnych meczów jest troszeczkę mniejszy, bo on ma takie podejście, które zawodnicy czują, że jak przegramy, to nic się nie stanie, ale dobrze by było wygrać, że to nie jest koniec świata, że nie jest to najważniejszy mecz. I myślę, że ta nasza mentalność się tak troszeczkę zmieniła. Do meczów pochodzimy bardzo skoncentrowani, ale nie ma na nas takiej dużej presji. Mówicie o 26 punktach, ale też jesteście drużyną, jedną z drużyn, która straciła najmniej punktów, czyli miała strzelonych najmniej goli. No dokładnie, to świadczy o tym, że dużą uwagę przywiązujemy do tego, żeby w pierwszej kolejności obronić swoją bramkę i nie stracić tych goli zbyt dużo. No w tej rundzie to się akurat właśnie udawało, bo tych bramek rzeczywiście mało straciliśmy w stosunku do innych drużyn i myślę, że to jest na pewno bardzo ważna sprawa, żeby właśnie zacząć od tego, żeby bramki nie stracić, a jak się uda strzelić, to będzie super, jak nie, to ewentualnie będzie remis. Przed wami ostatnie spotkanie przed własną publicznością w tym roku. Spotkanie z Wigrami Suwałki, z nimi się już spotkaliście w tym sezonie. No i też znacie trenera. Jakie nastawienie przed sobotą? No, jak zwykle bojowe. Znamy trenera, znamy też kilku zawodników. Z Olsztyna jest tam też Piotrek Karłowicz, Daniel Michałowski. Także z Wigrami zawsze te mecze mają dodatkowy smaczek właśnie za sprawą ich, a także trenera Kaczmarka. Ja niestety nie miałem okazji grać w tym pierwszym spotkaniu z powodu kontuzji, ale byłem na ławce i obserwowałem. Nastawiam się na to, żeby w tym meczu móc już wystąpić. Na pewno dobre relacje mamy do tej pory z trenerem Kaczmarkiem. Jednak na pewno jak wyjdziemy na boisko, to te relacje nie będą miały żadnego znaczenia, bo gramy teraz w przeciwnych drużynach i po prostu będziemy chcieli zrobić wszystko, żeby ten mecz u siebie wygrać i dać trochę szczęścia naszym kibicom, bo wiemy, że to jest ostatni mecz w tym roku kalendarzowym i tak jak kibice zapamiętają nas z tego meczu, tak przez te trzy puste miesiące będą nas pamiętać. Zaprosimy kibiców na trybunę? No na pewno. Zdecydowanie tak. Już w sobotę o godzinie 13 bardzo serdecznie zapraszamy na stadion przy Piłsudskiego. Słuchacze Radia SK, liczymy na wasz doping. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia w sobotę. W sobotę widzimy się o 13 na stadionie przy Alei Piłsudskiego. Mecz Stomil Olsztyn, Wigry Suwałki. Ostatnie spotkanie w tym roku kalendarzowym przed własną publicznością. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Olsztyńska rozmowa. Gośćmi Anity Kozłowskiej byli pomocnicy Stomilu Olsztyn, Paweł Głowacki i Łukasz Jegliński. Ania Kuca, do usłyszenia.